Zapraszam, proszę, bliżej. Patrzę tam na tą salę, no i mówię, będzie śmiesznie. Chciałam powitać panie bardzo serdecznie w tym nietypowym pomieszczeniu. To jest laboratorium savoir-vivre. Coś się bałam, że coś może być na rzeczy, że to jednak jakieś eksperymenty będą na ludziach, czy coś tego typu. Wszystkie panie poproszę o to, żeby założyć fascynatory. Fascynatory to są ozdoby głowy zamiast kapelusza. One są nietypowe. A te dodatkowe konstrukcje będą panie trzymały na ramionach. Tak, żeby cały czas podczas jedzenia wasza postawa była idealna. Ta zielona mieszanina była dosyć taka przerażająca. Proszę wyprostować głowę. Ja to jak to będę miała we włosach i w szesach, to dramat będzie. Wszystkie panie mają, tak? Czyli może być pierwsze danie podane. Tylko tak mówiłam, proszę nie śmiej się, proszę nie śmiej się, proszę nie śmiej się, a ja mi się tak bardzo chciały śmiać. Czemu pani płacze? Przepraszam, ze śmiechu. Ze śmiechu? Przepraszamy. Każdy powód jest dobry, by dążyć do perfekcji. Pani rękę mi tak do pełna dolała, że ledwo ruszyłam głową, to się cała oblałam. To jak miałam się nie chichrać? Bo mi z mokrego pod koszulkę, jak widać. Za daleko ta dłoń, do nadgarstków. Ja starałam się skupić na tym, żeby sobie po prostu nie pobrudzić buzi i żeby mi się makijaż nie zmył. Kurdelemele. Kto to tak? Ja kurdelemele powiedziałam. I tak pani będzie reagowała w przyszłości. To jest też sygnał dla pani. Kurdelemele po raz drugi. Co tu się stało? Ja nie wiem, jakoś to... No jest to nauka po prostu. A ja teraz pani doleję, żeby mogła się pani dalej uczyć. Tak, teraz jest dobrze. Komu jeszcze dolać? Łaskawość Ireny nie znała granic. W ogóle nie przejmowałam się tym, czy wyleję, czy nie. Chociaż starałam się nie bać chociaż tego zadania, bo poprzednie wyszło mi dość fatalnie. Drogie panie, widzę, że rzeczywiście ten wysiłek z waszej strony był bardzo duży. Ja już nie chciałabym was bardziej jeszcze stresować. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta postawa przy stole jest trochę przesadzona. Bo nigdy nie widziałam, żeby kobieta tak siedziała przy stole.